Nie istnieje bezpieczna ilość alkoholu. Każda ilość etanolu, uwaga, bo to jest klucz w tych wszystkich badaniach, może mieć potencjał kancerogenny. Mit alkoholu jako niewinnej substancji legł w gruzach. On padł. Mężczyźni myślą, że mogą sobie bezkarnie pić alkohol i płodzić dzieci. Skucha, nie, twoje dziecko będzie miało zaburzenia. Inaczej, może mieć zaburzenia, bo to nie jest jednoznaczne. Dużo ludzi ma stany depresyjne, które nie są jeszcze depresją taką głęboką, wymagającą farmakoterapii czy psychoterapii, ale alkohol jest niesamowicie substancją depresjogenną, obniżającą jakość postrzegania rzeczywistości. My naprawdę funkcjonujemy pod okupacją alkoholową. Znaczy, my jesteśmy, wie pan, w sekcie alkoholowej. My się zachowujemy jak ludzie upośledzeni. Po spożyciu alkoholu będziemy mieli upośledzenie funkcji poznawczych i uszkodzenie mózgu. Uwaga, niech pan zgadnie na jaki czas. Tydzień? 3 miesiące. Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na kolejną rozmowę z cyklu Didaskalia. Naszym gościem jest Robert Rutkowski, psychoterapeuta. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry. Rozmawiamy wprawdzie wcześniej, ale zapewne państwo będą mieli okazję obejrzeć na początku po raz pierwszy tę rozmowę w wyjątkowym zupełnie dniu, czyli 1 stycznia, nowy rok, panie Robercie. I to jest taki moment, w którym być może niektórzy z nas mają, nazwę to tak, trochę więcej okazji na spotkania z alkoholem niż w innych momentach roku. Co by pan powiedział tym, którzy oglądają nas dzisiaj, oglądają nas w tej chwili i mają jeszcze posmak alkoholu w ustach albo wspomnienia szampańskiej zabawy i myślą sobie, może trochę przesadziłem? Pytanie to znaczy trochę przesadziłem, dlatego że przy alkoholowym tym kontekście to jest trudne zagadnienie, dlatego że każdy co innego rozumie. Ja nie piję alkoholu od co najmniej 10 lat, już się nawet gubię w rachunkach. I wzięcie rozbratu z tą substancją nie było wynikiem moich obsesji, jakiegoś zaburzenia kontroli nawyków i impulsów, czyli mówiąc kolokwialnie, uzależnienia od tej substancji. Nigdy ona nie była dla mnie jakoś atrakcyjna. Bardzo szybko się zorientowałem, że źle reaguję na kontakt z etanolem. Natomiast takim punktem zwrotnym w moim wypadku, biorąc pod uwagę to moje takie doświadczenie osobiste, bardzo prywatne, było zapoznanie się z badaniami naukowymi. No, jestem facetem, który prowadzi wykłady, zapraszają mnie firmy, gdzie prowadzę jakieś szkolenia, mam też kontakt ze studentami, prowadzę sesje z biznesmenami, którzy do mnie przychodzą na przykład i proszą o jakieś tam sposoby na podwyższenie sprawności działania. No i na podstawie moich wieloletnich doświadczeń wyszło jednoznacznie, że nie trzeba specjalnie się niczego dodatkowo uczyć, wystarczy przestać sobie przeszkadzać. To jest trochę jakby jechać na ręcznym. Przyjeżdżamy swoim eleganckim, bardzo często fajnym samochodem do warsztatu i mówimy jakby naszemu mechanikowi, panie Kazimierzu, nie ciągnie. Niech pan sprawdzi, co się dzieje. No i jest diagnoza. Są zapieczone hamulce na tylnej osi. No i jaka jest decyzja? No to naprawiamy. I nagle pan Kazimierz wpada na genialny pomysł, żeby nie likwidować tego uszkodzenia, tych zapieczonych hamulców, tylko stwierdza, że świetnie, to w takim razie dodajemy mocy, dodajemy nitro. Będzie panu teraz lepiej wyprzedać tiry na autostradzie. Absurd, prawda? A tak wygląda nasze życie. Chodzimy do specjalistów, wydajemy duże pieniądze, płacimy za różnego rodzaju sesje coachingowe po parę tysięcy złotych. Jeździmy na Bali, do Zanzibaru, wie pan, na grupy rozwojowe, gdzie medytujemy, gdzie celebrujemy różnego rodzaju chwile. Po czym po warsztatach co robimy? Wypijamy butelkę wina. Ale dobrego, dobrego wina. Nie taniego. Musi być dobre i musi być drogie, bo wtedy nam się wydaje, że etanol zawarty w tym płynie jest inny niż w tym, który kosztuje 7,85. No, to ten sam hamulec. No, nie mam dobrych wiadomości. To jest ten sam etanol. Wie pan, mówiąc kolokwialnie, to są jaja. Wie pan, bo ja się temu wątkowi przyglądam od wielu, wielu lat i jak rozmawiam z moimi klientami, ja mówię, słuchaj, ja mogę oczywiście z tobą przeprowadzić cały
cykl, szereg warsztatów, różnych technik, które nie są tanie. Proszę cię uprzejmie, możesz korzystać z mojej pomocy, ponieważ ja nie narzekam na brak klientów, więc ja się nie muszę specjalnie starać, żeby ktoś do mnie przyszedł. Ale mówię z szacunku i z sympatii do twoich pieniędzy, mojego czasu i twojego czasu, zastanów się najpierw, co ci może w tym życiu przeszkadzać. Może by warto było zwolnić ten hamulec ręczny. I w kontekście ewidentnie wynika, że tym hamulcem ręcznym bardzo często po prostu jest obecność etanolu w naszym życiu. I oczywiście ktoś powie, nie no panie Robercie, ale pan ma poglądy naprawdę takie radykalne, no jest pan strasznie ortodoksyjny. Ja nie jestem ortodoksyjny, ja jestem tylko i wyłącznie nieznośnym, upierdliwym pasem transmisyjnym między nauką a moimi klientami. I to, że ja nie piję alkoholu, to jest mój prywatny wybór. Ja nie mam tendencji na bycie misjonarzem. Ja nie chcę świata zbawiać. Ja jestem tylko za tym, żeby przestać kłamać i zacząć naprawdę mówić uczciwie, czym jest alkohol. Bo jakby chcieć być bardziej precyzyjnym i bardziej konkretnym, to my naprawdę funkcjonujemy pod okupacją alkoholową. Znaczy, my jesteśmy, wie pan, w sekcie alkoholowej. My się zachowujemy jak ludzie upośledzeni. Dlaczego upośledzeni? Dlatego, że ja mam, wie pan, niech pan sobie wyobrazi gościa, który ma 50 kilka lat, jest prezesem dużej firmy, zatrudnia 300 osób. I on przychodzi do mnie i mówi, wiesz co Robert, ja wiem, że mi alkohol szkodzi. Ja się źle po nim czuję, ale ja nie mogę się nie napić. Dlaczego? No bo jeżeli ja podpisuję kontrakt z X-em, Y-em, Z-em, a są to naprawdę bardzo moi poważni kontrahenci, a oni muszą się napić, no to ja nie mogę im odmówić. Ja mówię, dlaczego ty nie możesz im odmówić? Bo doświadczę ostracyzmu. Oni mogą przestać chcieć robić ze mną interesy. I teraz moja praca głównie polega na tym, żeby przywołać w tym miejscu bardzo ciekawe różnego rodzaju badania. Nie jest to wcale trudne, żeby się domyślić, że są to badania amerykańskie, bo jak wiadomo, Amerykanie wszystko zbadali. I oni również zbadali to, że naprawdę ludzie robiący poważne interesy wolą je robić z ludźmi trzeźwymi, z jasnym umysłem. Ten taki, wie pan, wschodni model picia w celu podpisania kontraktu jest przeszłością. To już jest archaizm. Znaczy obudźmy się, znaczy wyjdźmy z butelki. Trzeba wyściubić nosa przez ten, wie pan, otwór z tej butelki i zacząć dostrzegać, że istnieje naprawdę równoległy, lepszy świat. Dożyliśmy takich czasów, gdzie nie piją alkohol nie tylko ci, którzy się od niego uzależnili, wpadli w jakąś tam obsesję alkoholową, bo do niedawna jeszcze, wie pan, tak było. A, ty nie pijesz, bo masz problem. Nie, ja nie mam problemu z alkoholem, dlatego go nie piję. Jakaś się naniówka niedawno chciała ze mną tam przeprowadzić rano rozmowę, jak odmawiać alkoholu. Ja proponuję odwrócić biegunowość. Nie pytać się, jak odmawiać alkoholu, tylko jak zaopiekować się tymi na imprezie, nie wiem, takiej czy owakiej, podchodząc do osoby pijącej, spytać się, dlaczego pijesz alkohol? Dlaczego dobrowolnie decydujesz się na uszkodzenie otoczki mielinowej w korze przedczołowej? No właśnie, co Robert, pas transmisyjny Rutkowski, mówi o tych badaniach? Proszę nie zadawać pytań, na które pan nie chce odpowiedzi usłyszeć, bo jeżeli pan ma 3 godziny na rozmowę, to możemy gadać. Ale ja pana od razu rozczaruję. Dlatego, że ja też padłem ofiarą tego identycznego sposobu myślenia. W 2018 roku, notabene 1 stycznia, notabene 1 stycznia, już wtedy nie piłem alkoholu, już wiele, wiele lat. Zrobiłem sobie, mając jasny umysł, będąc wyspanym, ponieważ nie widziałem powodu, żeby siedzieć do białego rana, wie pan, tylko po przywitaniu Nowego Roku i nie wiem, jakiegoś tam spaceru sobie z żoną po okolicy, tam koło Lasu Kabackiego, wie pan, bardzo sympatyczna okolica, zobaczyć tam te fajerwerki. I tak koło godziny, wie pan, drugiej grzecznie obejrzeć jakieś tam filmy, bo to czasami dobre kino jest. Teraz mamy te VOD, więc możemy sobie wybierać, co chcemy oglądać. Grzecznie poszedłem spać. Rano się obudziłem wyspany. Cóż za komfort 1 stycznia obudzić się wyspanym. I poświęcam czasami, wie pan, nie wiem, pół godziny na prasówkę.
I wpadły mi, bo jestem zalogowany na różnych portalach takich naukowych, gdzie spływają do mnie różnego rodzaju ciekawe badania. Nagle spłynęły do mnie badania informujące o tym, że w The Lancet, to jest taka biblia dla mojej branży. The Lancet jest pismem brytyjskim, które się ukazuje od 1823 roku. No, powiem wprost, wszystkie nagrody Nobla z dziedziny medycyny musiały przejść przez The Lancet. Tam są naprawdę niesamowicie ciekawe badania. I ja po prostu zobaczyłem tego 1 stycznia 2018 roku informację o tym, że wyniki badań mówią, że nie istnieje bezpieczna ilość alkoholu. Ale co to znaczy? To znaczy, że etanol zawarty w jednej lampce wina, jego ilość. I teraz zrobię intro małe, jak u Hitchcocka. Jestem człowiekiem, który wydaje się, jest normalny. Wydaje się, przynajmniej pozornie, że prowadzi normalny tryb życia. Mam przyjaciół psychiatrów, którzy myślę sobie, że z sympatii do mnie by mi również powiedzieli, że coś ze mną jest nie w porządku, gdybym rzeczywiście podpadał pod jakąś diagnozę, gdybym był wariatem. Więc no, wytrzymuje ze mną moja żona, więc mam nadzieję, że nie jestem osobą, która ma zaburzone jakieś funkcje poznawcze i percepcyjne. Ja się dowiedziałem z tych badań, że ta ilość tego alkoholu jest na zerowym poziomie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Że nie istnieje bezpieczna ilość alkoholu. Każda ilość etanolu, uwaga, bo to jest klucz w tych wszystkich badaniach, może mieć potencjał kancerogenny. Czyli może uruchomić uszkodzenia DNA. Nieuświadamiane uszkodzenia DNA może uruchomić każda ilość etanolu zawarta w lampce wina czy w piwie. Wie pan, i teraz nie, no wie pan co, panie Robercie, słyszę takie informacje na przykład w gabinecie od moich prezesów, moich przesympatycznych rozmówców. No niech pan nie przesadza. Jedzenie szkodzi. No wiadomo, te różne wszystkie zawarte tam jakby konserwanty i tak dalej. Powietrze szkodzi, woda szkodzi. Okej, to jest wyzwanie. Polemizujmy dalej. Oddychać musimy, prawda? Tak. U mnie w gabinecie stoi bardzo potężne urządzenie, które kupiłem w czasie pandemii jeszcze. Szwajcarski oczyszczacz powietrza, który zapewni mi komfort pracy z moimi klientami, którzy się też bezpiecznie czuli w czasie pandemii, ponieważ jest to urządzenie szpitalne, które mi czyściło powietrze do powietrza alpejskiego. Wręcz naprawdę kryształowe było. Fenomenalne jest to urządzenie. Ono generalnie zapewnia też teraz w okresie takim jesiennym to, że się nie zarażamy nawzajem, nawet jeżeli ktoś tam chlipie, ma lekkie przeziębienie. Zadbałem o gabinet pod tym kątem. Czyli jeżeli powietrze bywa nieświeże, mam też u siebie czujnik PM2,5. Ja obserwuję to. PM2,5, PM10, CO2, wie pan, no świr kompletnie świr. Ja autentycznie dbam o to. Ja na przykład sprawdzam wilgotność powietrza u siebie w sypialni, ponieważ zauważyłem różnicę, jak ja się wysypiam, jak się czuję po przespaniu całej nocy w powietrzu, w którym jest wilgotność w tych widełkach 40-60%, a jak ja się czuję rano, kiedy na przykład wilgotność powietrza była poniżej 20%. Mhm. Na przykład kiedy jest minus, to tam spada ta wilgotność. Więc to jest naprawdę temat bardzo ciekawy i ja dbam o to powietrze. Zadbałem o to powietrze, bo oddychać raczej jest... Trzeba, nie da się zrezygnować. Znaczy, trudnym jest zrezygnować z powietrza. Jedzenie. Pan wie, że ja się nauczyłem etykiety czytać? Co nie było takie łatwe u mężczyzny, który całe życie etykiet nie czytał. Ja mam żonę dietetyka z tytułem doktora, która mnie nauczyła czytać te właśnie różnego rodzaju zalecenia, informacje jakby zawarte na produktach. Pan wie o tym, że ja nie wiedziałem, dbając o siebie, przynajmniej tak mi się wydawało przez ostatnich, nie wiem, już wiele, wiele lat, kupując jogurt naturalny, że w nim jest również cukier. Ups! Cukier jest wszędzie, ale o cukrze nie będziemy rozmawiać, bo to jest temat rzeka i moglibyśmy długo rozmawiać. Nie znajdzie pan produktu, chyba że naprawdę się pan musi postarać, w którym nie będzie cukru. To jest naprawdę problem na skalę światową, który jest skandalem, dlatego że to naprawdę generuje bardzo poważne problemy dla nas wszystkich. Dbam o to jedzenie, czytam etykiety, żeby przyjmować produkty, które są dla mnie wskazane. Czyli o jedzenie możemy jakby dbać, ale jeść musimy. Została nam woda, prawda? Mhm. Nie wiem, ufa pan wodociągom jakby warszawskim? Wygląda na to, że tak. Czyli pije pan wodę z kranu? Tak.
Bez przygotowania. Mhm. Ja się nie odważyłem, powiem panu szczerze. Ja zainwestowałem w filtr, nie tani, który mi naprawdę bardzo mocno czyści tę wodę z kranu i no, też moim pacjentom daje taką wodę mocno przefiltrowaną, nie z kranu. Chciałbym strasznie, jak byłem na swoim stażu w Wiedniu, miałem okazję tam pobierać nauki w tymże zacnym miejscu, i tam kiedyś kelner mi na moją prośbę, żeby mi przyniósł wodę, na moich oczach nalał mi z kranu. Ja mówię, co tu się odbywa? Co tu się dzieje? Dopiero mi moi opiekunowie wytłumaczyli, że oni mają w kranie wodę z Alp. Więc to było dla mnie takie trochę szokujące. No, my wody nawet z Tatr nie mamy, więc, no raczej nie, tak. Więc jakby ta woda to jest też kwestia zaufania do tych naszych wodociągów. Puenta. Pić musimy, jeść musimy, oddychać musimy. Nie musimy pić alkoholu. Powiem wprost, jak ktoś chce ryzykować tym uruchomieniem duplikacji uszkodzeń DNA, to jest jego wybór. Ja się wypisałem z tego ryzyka, również z tego powodu, że ja się zorientowałem, że ja po wypiciu alkoholu, ja się po jego wypiciu gorzej czuję niż przed. I to nie jest naprawdę żart. Ja nie lubiłem stanu takiego otępienia. Dla niektórych jest to rozluźnienie. Pożądane. No ale pytanie, dlaczego ty się potrzebujesz rozluźnić? Ja, ponieważ zazwyczaj jestem rozluźniony, ja nie mam trupa w szafie, nie prowadzę podwójnego życia, no raczej no, płacę podatki, bezpiecznie się czuję. Znaczy, spokój dla mnie jest taką wartością jakby nadrzędną w moim życiu. I ja nie potrzebuję chemicznie się rozluźniać. A jeżeli mam taką potrzebę, no bo każdy gdzieś tam, jakieś tam napięcie może się w nas pojawić, no to ja wolę naturalne sposoby, żeby się rozluźnić. Na przykład, nie wiem, pobiegać sobie, nie wiem, iść, popływać. Tu gdzieś tam jeszcze cała gama innych czynności. Alkohol, owszem, działa. On naprawdę rozluźnia mięśnie szkieletowe, nawet podwyższa poziom serotoniny w naszym mózgu, ale uwaga, na 2 godziny. 2 godziny, jest dobrze. Co później? Etanol zamienia się w naszym organizmie po tych 2 godzinach w aldehyd kwasu octowego. Ups. To już jest paskudztwo. Dlatego, że ten aldehyd kwasu octowego, znowu są na to badania z innych ośrodków, tym razem hiszpańsko-niemieckich, które również w 2018 roku zostały opublikowane, tylko że już w kwietniu dowiedzieliśmy się, że po spożyciu alkoholu 31 grudnia i dzisiaj, odczuwając często konsekwencje, będziemy mieli upośledzenie funkcji poznawczych i uszkodzenie mózgu. Uwaga, niech pan zgadnie na jaki czas. Tydzień? 3 miesiące. Ciekawostka, prawda? Mhm. 3 miesiące. 6 tygodni trwa uszkadzanie mózgu. Są na to badania. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to ja te badania wyselekcjonowałem i zamieściłem na mojej stronie internetowej www.roberttrutkowski.pl, zakładka badania. Jest 5 badań, po przeczytaniu których raczej znika ochota, żeby sięgać po, dobrowolnie sięgać po etanol. Mhm. Chyba że straty wynikające z konsumpcji alkoholu są niższe niż korzyści. Jakie mogą być korzyści wynikające z faktu picia alkoholu? No to rozluźnienie niewątpliwie. Jeśli potrzebuje się jakoś tam zrelaksować, innego sposobu nie widzę, to może to być to. Być może jakieś towarzyskie. Brawo, dokładnie, akceptacja. Wspomniany przeze mnie klient, on nie lubiąc alkoholu, źle się po nim czując, wybierał otumanienie alkoholowe, otępienie i te straty trwające do 3 miesięcy. Dlaczego 3 miesiące? Bo 6 tygodni trwa uszkadzanie. Ale trzeba doliczyć kolejne 6 tygodni, żeby wrócić do normy. Odtworzyć tę normalność. Wie pan, paranoją, używając tego słowa kolokwialnie, jest to, że ludzie myślą, że istnieje bezpieczne picie alkoholu raz w tygodniu. Tak. No nie. Nie ma takiej dawki. No nie ma takiej. Żadnej. Nie ma dawki bezpiecznej alkoholu, ponieważ pijąc raz w tygodniu, ten mózg się nie zdąży zregenerować. Mhm. I pan, jaki jest problem? I tutaj znowu już odsyłam do mojej strony, do zakładki badania, gdzie zamieściłem polskie badania. Bardzo świeżutkie, bo bodajże sprzed 2 lat. Przeprowadzone w Krakowie przez profesora Urbanika.
wielki ukłon w stronę pana profesora, który zrobił badania udowadniające, że wszystkie alkomaty, które stosowane są w policji, na ulicach, możemy sobie do kosza wrzucić. Dlaczego? Dlatego, że dłużej trwa uszkodzenie mózgu po spożyciu alkoholu, niż jego obecność w wydychanym powietrzu. Mamy poważny problem. Czyli ja jestem niezdolny do prowadzenia nadal, z uwagą ale to nie samochodu. Wychodzi, bo nie ma jak tego zbadać. Jasne. Ale dieta śródziemnomorska. Hiszpanie, Włosi, Grecy. Zawsze mówimy, najzdrowsza dieta na świecie, to gdzieś to wino cały czas im towarzyszy. Mhm. To skoro żyją dłużej, skoro żyją lepiej, a zawsze żyją w towarzystwie wina, to znaczy, że to wino musi pomagać. Nie. Jest inaczej. Negatywne konsekwencje spożycia wina przy diecie, przy zachowaniu tych wszystkich dietetycznych uwarunkowań nie wywołuje takich spustoszeń, jak w społeczeństwie, w którym się jada gorzej. Odpowiedzią znowuż, no, jakby rozmawiał pan z naukowcem, który grzebie jakby w naukowych badaniach. Może jestem konsumentem nauki, mniej twórcą, bardziej się tym interesuję. Jestem przedstawicielem nauki, bardzo pilnuję tego, żeby wiedzieć, lubię wiedzieć, żeby szukać odpowiedzi na trudne pytania i od razu odpowiedzią na tę tezę związaną z dietą śródziemnomorską przywołuje znowuż wątek ciekawy, mianowicie termin, który się nazywa paradoks francuski. Dlatego, że Francuzi znani właśnie ze stosowania diety śródziemnomorskiej, bardzo mocno eksponujący fakt miłego aliansu ze wszelkiej maści winami, dobrymi winami, co mnie oczywiście bawi, ponieważ nie wiem, czy spotkał pan kiedyś niedobre wino. Wszystkie wina są dobre. Fenomenem w ogóle Francuzów, i to jest naprawdę ukłon w ich stronę, od strony tej marketingowej, to, że oni wypromowali sikacza, wie pan, Beaujolais, który jest młodym winem, w ogóle jakby niezleżałym, które nagle stało się modne. Na czym polega paradoks francuski? Ten paradoks, on polega na tym, że oni rzeczywiście mają jedne z mniejszych statystyk w Europie, jeśli chodzi o problemy kardiologiczne, co wynika z permanentnego, regularnego spożywania zawartego w winach resweratrolu, antyoksydantu z grupy polifenoli, co działa bardzo korzystnie na całą strukturę organizmu, ale w tym momencie, gdybyśmy kropkę postawili, no to wyjdę, wyjdę na promotora tego właśnie modelu funkcjonowania. Ale ponieważ jestem upierdliwcem, więc... To jest przecinek, a nie kropka. To jest przecinek. Mają jedną z większych w Europie zachorowalności na raka wątroby. Ups! No i teraz pytanie. Jest pan sympatycznym rozmówcą, lubię z panem rozmawiać i poczęstuję pana sałatką, którą sam przyrządzę z liści szpinaku, serkiem kozim, bardzo lubię serek kozi, tam będą orzechy. Typowa taka sałatka, również będąca często proponowana w diecie śródziemnomorskiej, później posypię ją azbestem. I powiem, samo zdrowie. Tak, identycznie jest z alkoholem. Z winem. Z winem, dlatego że jak komuś zależy na tym aspekcie resweratrolowym i chce naprawdę korzystać z tego błogosławieństwa, jakim są winogrona, tak, bo winogrona są obłędne. I o tym już pisali starożytni. To niech je winogrona. Ja się zajadam, dokonam tutaj jakby reklamy tego produktu, bo powiem panu szczerze, że odkryłem nieprawdopodobne w swoim warzywniaku na Marymoncie winogrona z Mołdawii. Ja w życiu nie jadłem takich winogron. One są dlaczego rewelacyjne? Bo one nie tylko są słodkie, ale mają goryczkę. I to jest tak obłędny owoc i tam jest kwintesencja tego, o co chodzi w tych winach. Dramatem jest to, że poleca się picie czerwonego wina, mówiąc, że ono jest zdrowe. Tak, ale ta sałatka z azbestem jest również zdrowa. Tylko po kiego grzyba jest tam ten azbest? To znaczy są w tej sałatce bardzo zdrowe elementy. Tak samo jak w winie są zdrowe elementy, ale niepotrzebny jest etanol. I teraz, ponieważ jestem od prawie roku, bo to jestem dumny z tego, muszę panu powiedzieć, jako dumny Polak. Byłem w tym roku na wakacjach w Grecji, w bardzo zacnym hotelu, gdzie do każdego posiłku podawano greckie wina. Ponieważ nie lubię etanolu,
Ja się go nie boję, ja się mogę go napić, tylko że ja nie widzę żadnego powodu, dla którego mam się męczyć później, wie pan, przez parę tygodni z moim niezbyt sprawnie działającym mózgiem, wręcz upośledzonym. No to mi się nie kalkuluje, pan, to jest czysta kalkulacja. Mhm. Więc przychodził kelner, proponował białe czy czerwone, a ja mówię, świetnie, przynieś mi czerwone, ale zero. Sorry? Konsternacja. Nie rozumiał. Ja poprosiłem go o wino bezalkoholowe. On nie wykonał mojej prośby, ponieważ nie wiedział, o co ja proszę. Przyszedł menadżer, który też nie wiedział, o co chodzi. Czemu ja o tym mówię? Dlatego, że w Grecji nie znają tego terminu, jak wino bezalkoholowe. Moi pacjenci, moi klienci, którzy podróżują po Europie, przynoszą mi to samo, że na południe Europy poproszenie o wino bezalkoholowe wywołuje konsternację. I teraz uwaga. Mamy w warszawskich knajpach, mamy w Polsce coraz większą, fenomenalną ofertę win bezalkoholowych. Już nie mówię o piwach, mówię o winach bezalkoholowych. Jak ja spróbowałem Chardonnay portugalskiego, bezalkoholowego, to muszę panu powiedzieć szczerze, że byłem zszokowany jakością smaku tego produktu. Jest plus, bo działa to, co powinno działać, są te dobre elementy, a jednocześnie nie czuję się upośledzony, czyli tak jakbym jadł winogrono bez alkoholu. A poza tym przestajemy się czuć idiotami, durniami, którzy na imieninach pani Zosi, czy na urodzinach pana Wacława, tudzież na innej znamienitej uroczystości, trzymamy w ręku kieliszek wina z rakotwórczym etanolem i podnosimy do góry, mówiąc co? Na zdrowie. Rany boskie. Czyje zdrowie? Ach. Chyba tylko producentów tego zajzajeru. Znaczy, powiem wprost. Ja psuję z panem. Pan jest współsprawcą tutaj w tej chwili, więc niech pan się liczy z tym, że parę osób wytknie panu, że pan zaprosił wariata do swojego programu. I teraz, wie pan, powiem to otwartym tekstem, informując o tym społeczeństwo, o tym, że alkohol jest kancerogenny, czyli rakotwórczy, mówiąc normalnie, jest neurotoksyczny, nie ma żadnych pozytywnych właściwości. Etanol nie ma żadnych pozytywnych właściwości i to jest absolutna nauka. Nie ma żadnych korzyści, które by były pozytywnie działające na nasz organizm. Jest tylko i wyłącznie udręka. Natomiast przykrywa się ten fakt różnymi smakami. Dodając na przykład różnego rodzaju, na przykład, nie wiem, miód do wódki, nazywając go, nie wiem, owoce różnego rodzaju. Wie pan, no, to jest zawijanie trucizny w elegancki papierek i tylko bazowanie na wartościach smakowych. Tu nie ma żadnych pozytywnych właściwości, są tylko negatywne. I świat powoli zaczyna to dostrzegać. Znaczy, kończy się Eldorado alkoholowe. Jeżeli chcesz spędzać czas z przyjaciółmi, chcesz znosić toasty, bo lubisz zabawę, rób to winem bezalkoholowym. Ja powiem panu wprost, no, gdzieś tam mam klientów, no, którzy bywają w Londynie, w Paryżu, w Nowym Jorku, w Radomiu, gdziekolwiek, na imprezach bardzo sympatycznych. Nie wyobrażam sobie już w tej chwili, po tym co ja słyszę, żeby na takim przyjęciu, no skoro się ktoś uparł i musi być to wino alkoholowe dla tych nawykowców, którzy nie umieją z tego zrezygnować, musi być również oferta win bezalkoholowych. Ponieważ takich ludzi jak ja jest coraz więcej, którzy chcą wznieść toast. Nie chcą szukać coli, nie wiem, soku pomarańczowego czy herbaty i udawać, że podnoszą toast. Toast ma sens tylko podnoszony winem bezalkoholowym. Wtedy jest rzeczywiście na zdrowie. Alkohol także uzależnia. Jakie są sygnały i gdzie jest ta granica? Który to jest moment, w którym możemy mówić, może o symptomach pomówmy, w których nawet my obserwując z boku albo widząc to u siebie lub u kogoś bliskiego możemy podejrzewać, że się zaczęło, że to już jest uzależnienie. Znaczy jest w ogóle taki moment, jest jakaś granica przejścia? Musimy sprecyzować termin uzależnienia. Bardzo proszę. No nie mam dobrych wiadomości. Ja specjalnie w tym celu sobie ściągnąłem ze Stanów książkę Czecha, niejakiego Mortoma Jelinka, który napisał książkę w latach 50. ubiegłego wieku, czyli to już pozycja mająca naprawdę solidnych trochę latek, pod tytułem Alkohol,
i powstające z tego powodu problemy. I ten Morton Jelinek napisał w tej książce o alkoholu, on pierwszy zdjął odium zaburzeń psychicznych jakby z osób uzależnionych, będących w obsesji alkoholowej. I ten Morton Jelinek, którego no większość specjalistów z mojej branży musi znać, znaczy jego nie można znać, jeśli się pracuje w tej branży, jeżeli jest się psychoterapeutą. On tam podał definicję alkoholizmu. I teraz cytuję tę definicję. Alkoholizmem jest każde konsumowanie alkoholu, gdy wywołuje on problemy społeczne lub indywidualne, albo jedne i drugie. Czyli to jest w tym wszystkim największy przekaz, najistotniejszy przekaz. Jedno z nich może już warunkować pojawienie się obsesji alkoholowej, bo ja zdecydowanie wolę termin obsesja alkoholowa. Niż uzależnienie, ponieważ uzależnienie jest terminem dublującym troszkę słowo obsesja, ponieważ obsesją jest nieodparta potrzeba wykonania jakiejś czynności lub przyjęcia, na przykład w tym wypadku, substancji wywołującej jakieś określone reakcje psychofizyczne. I to jest obsesja. Tylko dlaczego obsesja brzmi tak nieładnie? No bo jest terminem psychiatrycznym, świadczącym o pewnych zaburzeniach. Ale to jest zjawisko psychiatryczne. No, ewidentnie tak, tylko że uzależnienie dotyczy tylko i wyłącznie pewnej grupy ludzi. Dlatego, że jeżeli ktoś się już uzależnił od alkoholu, no to co? Zna pan to stwierdzenie? No nie może bez niego żyć. No jest się alkoholikiem do końca życia. Tak. No to jest największa bzdura, jaką w ogóle mamy w tej chwili w medycynie. Niestety. No bo dlaczego jest się alkoholikiem do końca życia? Po co? No mówi się o tym, że byłem uzależniony i nawet jeżeli z tego wyszedłem, to wciąż będę nazywał siebie alkoholikiem do końca życia, bo sięgnę po małą ilość i to do mnie wróci i już się nie uwolnię. Albo znowu wpadnę. Ale dlaczego miałbym po nią sięgnąć, skoro to wywołuje u mnie takie, a nie inne konsekwencje? No, mówi się o tym, że to jest rodzaj słabości, która we mnie gdzieś tam tkwi. Wie pan, dlaczego ludzie wracają do alkoholu? Bo najmniejszym problemem jest przestać pić. I o tym wszyscy, którzy mieli problem z alkoholem, wiedzą. To jest najmniejszy problem. Za chwilę się zacznie post. Większość, może nie większość, ale duża część alkoholików odstawi alkohol tam, nie wiem, do momentu, aż się skończy post. I wrócą tu jakby z powrotem. Z bardzo prostego powodu. I tak jest też w terapiach. Ludzie wracają do alkoholu, ponieważ nie zmienili przekonań na temat tej substancji. Nadal żyją w poczuciu, że to oni są chorzy. Alkohol jest dobry. Czyli pragnienie normalności, jakie jest w każdym z nas, pragnienie odczuwania normalności jest główną siłą napędową do tego, żeby wrócić do alkoholu, ponieważ ja jestem nienormalny, ponieważ jestem uzależniony do końca życia, no ciężko to się dźwiga, wie pan? Ale chwila, można się naładować wiedzą. Bardzo się cieszę, że pan ten aspekt wiedzy podkreśla i nauki, to też jest mi niezwykle bliskie. Ale można się naładować wiedzą, na przykład za pomocą czytania książek o szkodliwości alkoholu, i w ten sposób porzucić alkohol poprzez czytanie książek? Wie pan co, ci, którzy nie przeszli w obsesję alkoholową. Bo jeżeli już jest w obsesji alkoholowej, to jest to trudne, ale niezbędne. Ponieważ żeby zaistniało pewne zjawisko, w tym wypadku uwolnienie się od tego cyrku alkoholowego, wyjścia z sekty alkoholowej, wiedza jest warunkiem koniecznym, jak w logice. To jest pierwsza zasada. Warunek konieczny w tym wypadku to jest psychoedukacja. Każdy terapeuta uzależnień musi z pacjentem przeprowadzić psychoedukację. Poinformować go, jakie są konsekwencje negatywne w przypadku konsumpcji alkoholu. I to jest warunek konieczny. Ale jeszcze jest jeden warunek. Warunek wystarczający, żeby to zjawisko zaszło. Jak go nazwać? Mój profesor na jednej z moich uczelni powiedział takie zdanie. Każda wiedza, która nie wchodzi w nogi, znika. I teraz trochę ciągnąc ten wątek, który pan przywołał. Mam prawo jazdy na obsługę jednośladów. Jeżdżę na motocyklach, znam się na tym, mam uprawnienia. Czy mógłbym się nauczyć jazdy na motocyklu tylko i wyłącznie z książek? No nie. Sama teoria nie wystarczy, ale jest warunkiem koniecznym. Żeby się nauczyć jazdy na motocyklu, trzeba praktykować tę czynność. I to samo jest z tym, o czym teraz rozmawiamy.
możesz sobie czytać o tym, czym jest alkohol, prawdę o nim, a nie kłamstwa, których jest naprawdę bez liku, ale zacznij praktykować życie bez tego alkoholu. Zacznij praktykować swoje życie, doświadczać go bez alkoholu, ale nie w poczuciu, że jesteś alkoholikiem. Bo według definicji, którą przywoływałem wcześniej, Mortona Jelinka, alkoholikiem jest ten, kto pije. I to jest problem, który nie jesteśmy gotowi, żeby to przyjąć. Mhm. Nie ma żadnej częstotliwości. To nie musi być tak, że ja się upijam albo że piję tyle, pan, to jestem, obliczu, a tyle to nie. W obliczu obecnej nauki, w obliczu tej definicji Mortona Jelinka, czemu ja tę książkę, bo naprawdę tę książkę nie można znaleźć jakby wydanej w Europie. Ja tę książkę ściągnąłem, ponieważ chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście w oryginale to tak brzmi, że przyjmowanie alkoholu wywołuje alkoholizm, jeżeli są straty indywidualne, społeczne lub jedne i drugie. Więc tu jest problem taki, że w obliczu tych badań, o których wspominałem wcześniej, czyli tych opublikowanych w The Lancet, prowadzonych, uwaga, bo tego nie powiedziałem, to też jest istotne, wie pan, to to jest badanie, które psuje humor naprawdę przede wszystkim kartelom alkoholowym. Tak, dobrze pan usłyszał, kartelom alkoholowym. Dlaczego tak je nazywam? Mhm. Bo to są identyczne mechanizmy działania, jak karteli narkotykowych. A poza tym, no właśnie, jest pan młodym mężczyzną, oczytanym, pracującym w mediach, wyłapującym ciekawe tematy. Konkretnie tak lub nie, żeby tutaj nie było dywagacji. Czy alkohol jest narkotykiem? Nie. Dlaczego? Dlaczego nie jest? Bo jest innego rodzaju substancją uzależniającą. Narkotyki to jest coś innego niż alkohol. To... Ale dlaczego? Mhm. No nie mam do pana dobrych wiadomości. Alkohol jest ciężką substancją narkotyczną i o tym mówi nauka. Ja się pobawiłem, wie pan, jak się ten wysyp zrobił sztucznej inteligencji, wie pan, tego... Czata GPT. Tych wszystkich czatów GPT. Ja pobawiłem się trochę i naprawdę nie znalazłem żadnego, czy tam 3,5, czy tam 4, który by mi odpowiedział negatywnie. Alkohol jest narkotykiem, tylko że legalnym. I to jest ten główny problem, z którym my mamy na tę chwilę, że my nie przyjmujemy informacji, że alkohol jest narkotykiem. Jest ciężkim narkotykiem, mało tego, że ciężkim narkotykiem, nieprawdopodobnie silnie uzależniającym, to dodatkowo jeszcze ja znam statystyki. Czy pan wie, że to jest informacja, która została jakby opublikowana przez WHO, Światową Organizację Zdrowia? Pan wie, ile ludzi rocznie umiera z powodu kontaktu z alkoholem? Niech pan strzela. Na świecie. Milion. 3 miliony. Ile ludzi zmarło z powodu pandemii trwającej tam przez kilka lat? 3 miliony. Ponad tam 3-400 bodajże. I z tego powodu zamknięto nam świat. Tak czy nie? No tak. A z powodu alkoholu nie? Nie. I teraz oczywiście tutaj się pojawi teoria spiskowa, bo Sally Davis, brytyjski lekarz naczelny Wielkiej Brytanii, po opublikowaniu tych badań w Guardianie, którego czytałem też, bo chciałem szybko zweryfikować te rewelacje, bo ja normalnie spadłem z fotela, jak ja to zobaczyłem. Mówię do żony, słuchaj, ukazały się badania, które były finansowane przez Melindę i Billa Gatesów, trwały 26 lat. Tak, dobrze pan słyszy, 26 lat w 120 kilku krajach przeprowadzone. Potęga? Mhm. Potęga. Wiarygodne? The Lancet. Wszystkie nagrody Nobla w The Lancet są publikowane. Ja mówię, kochanie, koniec problemu. Ja nie żartuję. Ja naprawdę myślałem, że po opublikowaniu tych badań po prostu skończy się problem z alkoholem. Że ludzie przestaną go pić. Ależ byłem naiwny. Nadal, wie pan, się śmieję z tego, dlatego że ja naprawdę przez chwilę miałem taką w głowie taki przebłysk, że wiedza jest w stanie zmienić nasze nawyki. Nie. I teraz puenta z tego wątku, bardzo bolesna. Nauka jest na bardzo wysokim poziomie. My już o alkoholu wiemy wszystko. Naprawdę wszystko wiemy. Jest paskudztwem, jest ciężkim narkotykiem, potwornie silnie uzależniającym. Zaraz przejdę do symptomów. Nie uciekam od pytania. Bardzo łatwo uzależniającym, bardzo długo negatywnie działającym na strukturę mózgu i całego organizmu człowieka, nie tylko, uwaga, uzależnionego. Dlatego, że my żyjemy teraz w takiej rzeczywistości, co naprawdę jest totalnym absurdem, że my próbujemy taką narrację, jakby, wie pan, trzymać, że alkohol jest trucizną dopiero w momencie, kiedy przekroczymy tę granicę, o którą pan pyta. Tak jest. Dopiero wtedy staje się trucizną. A czymże jest przed osiągnięciem tej granicy? Odpowiem na to pytanie. Wodą mineralną, źródlaną,
prozdrowotną według niektórych również. Ale uważaj, żebyś się nie uzależnił. Pij z umiarem i w sposób odpowiedzialny. Wie pan, to mi się nie klei. Ja nie ukrywam tego faktu. Ja jakby nie czynię z niego argumentu, ale też jak ktoś miał okazję gdzieś tam jakąś moją wypowiedź słuchać, ja też książkę o tym napisałem pod tytułem Oswoić narkomana. Kilka książek napisałem z obszaru psychologii. Jedną z nich była właśnie książka Oswoić narkomana, gdzie ja dzielę się swoim doświadczeniem z mojego kontaktu z obsesjami. Ja byłem młodym mężczyzną, który w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu spotkał nieodpowiedniego człowieka i z reprezentanta Polski w koszykówce, którym byłem, z racji wzrostu, jakiejś tam sprawności psychoruchowej, świetnie, kochałem tę koszykówkę, zostałem narkomanem. Ja się uzależniłem w latach 80. Ubiegłego wieku, jak to brzmi, od ciężkiego narkotyku, jakim była heroina. I doświadczyłem 4-letniej obsesji, która się zakończyła pobytem prawie rocznym w zamkniętym ośrodku dla narkomanów. Byłem kim? Niech pan to powie. Narkomanem. Byłem narkomanem. Czy ja mam dzisiaj też panu mówić na tym spotkaniu, że jestem narkomanem? Niebiorącym narkomanem? No tak, no nie. No klei się to panu? Mhm. Tak, ja byłem narkomanem, kiedy brałem narkotyki. Mhm. Kieruję te słowa do wszystkich tych, którzy załapali się w swoim życiu na obsesję alkoholową. To, co powiem, jest bardzo mocne, ale głęboko w to wierzę i jestem to w stanie każdemu udowodnić, bo tym się zajmuję naprawdę od dziesiątków lat. Byłeś alkoholikiem, kiedy piłeś. Przestałeś pić, przestajesz być alkoholikiem. Nie jesteś alkoholikiem, kiedy nie pijesz. Jesteś tylko człowiekiem z epizodem psychotycznym w tle z powodu alkoholu. Podobnie jak ja jestem człowiekiem z epizodem psychotycznym z powodu kontaktu z heroiną. Podjąłem leczenie. Od tamtej pory nie spróbowałem tego smakołyku. Nie było to łatwe zadanie. Całość jest opisana w książce Oswoić narkomana. Natomiast nie widzę najmniejszego powodu, żeby cały czas opowiadać o tym, że jestem narkomanem. Dlaczego tak na rękę jest, uwaga, kartelom alkoholowym wmawiać i utrwalać formułę, że jest się alkoholikiem do końca życia? Odpowiedź jest jasna. Żeby oddzielić tych, którzy byli w obsesji, od tych, którzy sobie piją w sposób kontrolowany. Trucizna w sposób kontrolowany. Czy można przyjmować, znowu spytajmy się czatu GPT, czy istnieje bezpieczne przyjmowanie trucizny? No nie istnieje. Trucizna bez względu na ilość nadal pozostaje trucizną. Alkohol nie jest lekarstwem. Nigdy nie był, nie jest i nie będzie. My żyjemy naprawdę w sekcie alkoholowej. Nauka jest na gigantycznym poziomie, jeśli chodzi o ten poziom wiedzy dotyczący tej substancji, którą w hektolitrach spożyli tej nocy minionej, sylwestrowej, między innymi nasi rodacy, którzy będą teraz się borykać z tymi negatywnymi konsekwencjami przez wiele, wiele tygodni. Natomiast no niestety problem z alkoholem jest nie tylko wtedy, kiedy się od niego uzależnimy, ale jeżeli się pojawia obsesja, już na poziomie konsumpcji, eksperymentów są negatywne konsekwencje i zgodnie z tą definicją Jelinka z tamtych czasów, no wtedy nie mieliśmy takiej wiedzy. W latach 50. ubiegłego wieku nie widzieliśmy o tym, o czym mówią te wyniki badań przeprowadzonych przez Gatesów, opublikowanych w The Lancet. Do tego nakłada się jeszcze naprawdę wiele, wiele Czy pan wie o tym? Pewnie pan słyszał o takim syndromie FAS. Fetal alkohol syndrom. Tak. W kontekście kobiet. Tak. Jesteś w ciąży, nie pij alkoholu. Mhm. Po co? No, żeby nie przeszło na dziecko, żeby dziecko było... A słyszał pan o tym, że mężczyzna, który jest ojcem dziecka, jeżeli pił alkohol przed poczęciem, przenosi również ten syndrom na swoje potomstwo? O tym pan nie słyszał. Nie. I pan nie usłyszy, bo to się ukrywa, tę informację. Ale taka jest nauka, tak mówi nauka. Znowuż odsyłam do zakładki badania na mojej stronie. Zamieściłem ten link do tych badań, które są przerażające. Mężczyźni myślą, że mogą sobie bezkarnie pić alkohol i płodzić dzieci. Skucha, nie, twoje dziecko będzie miało zaburzenia. Inaczej, może mieć zaburzenia, bo to nie jest jednoznaczne. 3 miesiące? To jest ten bufor? No więc właśnie, ja powiem tak,
U niektórych tak, u niektórych nie. Dlatego, że niektórych to 3 miesiące, wie pan, jak ktoś planuje prokreację, tak, jakby zakłada taką ewentualność, no to powinien absolutnie się wstrzymać natychmiast od picia alkoholu, jeżeli jest ewentualność prokreacji. Że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia u samych kobiet. Mamy na każdym kroku, gdzie się jakby się pochylimy nad tym nieszczęsnym alkoholem, no to pojawiają się badania, które naprawdę odbierają dobry humor. Mhm. I to ludzi irytuje. No właśnie, ludzi to irytuje. Mówi pan o tym publicznie, mówi pan o tym głośno, przecież to nie jest pierwsza taka okazja. Czy te informacje, pańskie opinie, pańskie jednoznaczne sądy docierają do karteli alkoholowych? Niewątpliwie oni też to słuchają, czytają, widzą książki także. Zdarzyły się panu jakieś kontakty z ich strony? Ktoś kiedyś próbował powiedzieć, zaprosić pana na jakieś spotkanie, wypytać, dlaczego pan jest tak bardzo radykalny, czy pan nie przesadza, może zmiękczyłby pan trochę retorykę? Zdarzyły się jakieś relacje z firmami produkującymi alkohol? Wie pan co, byłem przez ponad 20 lat szefem organizacji pozarządowej, która zajmowała się pomaganiem rodzinom dzieci uzależnionych. No, statystyki są jednoznaczne. Najsilniejszym narkotykiem, najsilniej obecnym jakby w przestrzeni publicznej, konsumowanym przez dzieciaki, to jest alkohol. O tym mówią badania espadowskie, publikowane co 4 lata, których analizę jakby odpuszczam, bo to też by dużo czasu zajęło. Generalnie są to badania robione w całej Europie, pokazujące, że 70-80% między 17 a 18 rokiem życia młodzieży pije alkohol regularnie, a między 15 a 16 jest to tam odpowiednio mniej, ale generalnie naprawdę to są przerażające dane. Dzieciaki uszkadzają sobie mózg, dlatego że mózg się mielinizuje, jakby kształtuje do 30 mniej więcej roku życia. Między 26 a 30 rokiem dopiero się kończy proces mielinizacji. Więc niech pan sobie wyobrazi, co się dzieje z tymi dzieciakami, które regularnie na imprezach, notabene raz czasami w tygodniu, no piją alkohol. Mało tego, są przeświadczone o tym, że to jest wszystko z umiarem, bo cały czas bębni się wszemi wobec o tym mitycznym umiarze, czyli o tym, że to nie jest trucizna przed wejściem w jakąś tam obsesję. Więc te dzieciaki niestety, one dobrowolnie z każdym tygodniem zaciskają wskazują siebie. No, bardzo fajnie, że pan to jakby przywołał. Skazują siebie na to, że będzie im trudniej w dorosłym życiu. Żeby była jasność. Dla mnie alkohol może nie istnieć. Nie mam z nim żadnego problemu. Preferuję wina bezalkoholowe. Jak chcę jakiś toast wznieść, zaprosić znajomych. Część się dziwuje, część odkrywa smak, jest zaskoczona w ogóle jakością tych produktów. Uwaga, droższe są te wina, dlatego że musi nastąpić dealkoholizacja. Dlatego one są trochę droższe. Smakowo są obłędne, jak ktoś lubi wina. Natomiast jakby mogło dojść do jakby spotkania, skoro za mną stoi nauka? Co jest po tamtej stronie? Po tamtej stronie nie ma nauki. Jest korupcja, jest kupowanie celebrytów, influencerów, o zgrozo, również specjalistów. I też miałem być kupiony. O. Ale drogą w białych rękawiczkach, więc to nie jest kryminalny aspekt, więc to jest wszystko, wie pan, jakby bezpiecznie. Jechałem sobie akurat wtedy na narty, żeśmy wylądowali w Wenecji i żeśmy zimą jechali autokarem z Wenecji, z lotniska do Cortina d'Ampezzo na narty. Zadzwonił telefon. Wtedy jeszcze prowadziłem organizację pozarządową, która właśnie się zajmowała pomaganiem takim rodzinom. I dostałem bardzo ciekawą propozycję, ciekawą finansowo, że moje stowarzyszenie dostanie duże pieniądze dotacji na szkolenia, uwaga, szkolenia, które będą promować zdrowy styl picia, które będą promować radzenie sobie z uzależnieniami. To, co pan słyszy, ma miejsce. Profilaktyka w obszarze konsumpcji alkoholu nie polega na tym, żeby promować całkowite odstawienie alkoholu, ale picie z umiarem u oczywiście osób dorosłych. Czyli mówi się tym dzieciakom na tych szkoleniach, że nie pijecie, nie wolno wam pić alkoholu dopiero jak skończycie 18 lat. Wie pan, co ja postuluję?
że ze sklepów powinny absolutnie zniknąć napisy, że alkohol jest od 18 roku życia. Dla kogo jest ten napis, niech pan mi powie? Pana zdaniem. Do kogo on jest skierowany? No to jest dobre pytanie. Czy do sprzedawcy, czy do tego małolata? Ale przecież sprzedawca i tak wie, czym grozi mu sprzedanie alkoholu. Są na to przepisy, tak. No przecież powinno się koncesje zabierać. Niech pan sprawdzi statystyki, ile koncesji zabrano w Polsce z powodu tego paragrafu. Nie ma zbyt pozytywnych danych. Tego się nie robi, tego się nie praktykuje. To jest skandal. To naprawdę jest, jeżeli ktoś takie ma informacje, to bardzo chętnie z nich skorzystam, ponieważ na moją wiedzę tego się nie robi. Jasne. To sprzedawca powinien wiedzieć. Natomiast co to jakby wywołuje w przeświadczeniu tych, którzy mają poniżej 18 roku? No, że nie mogę się doczekać. Urodzin. Nie mogę się doczekać czego? Dorosłości. Tak, bo wtedy mogę wszystko. Jechałem kiedyś metrem. Nie dlatego, że jestem aż tak bardzo ekologiczny, dlatego, że po Warszawie się już nie da po prostu samochodem jeździć, więc jechałem sobie metrem do pracy. I akurat z boku stała grupa młodych ludzi, która opowiadała swoje wrażenia z imprezki z 18. Ponieważ ja jestem tym dziwolągiem, który się być może również by załapał na te zdjęcia publikowane w Stanach z metra jakby warszawskiego, gdzie się książki czyta. A nie wiem, czy pan widział. To jest w ogóle genialna rzecz. Fajna. Ja jestem z tego dumny. Bo czytam książki, wie pan. Czasami w metrze również. Ale słuchałem. Bezczelnie boomer podsłuchiwa małolatów. I słyszę. Stary, ale impreza była cudowna. Słuchaj, tak się nawaliłem, że nic nie pamiętam. Znaczy, to jest przerażające, bo ten model nadal się dobrze ma, że osiemnastka to jest zwalić się. Sylwester, duża część z naszych tych, którzy zaczycą nas swoją uwagą i będą chcieli posłuchać naszej rozmowy, no niestety prawdopodobnie nie dotrwała do północy. Dlatego, że alkohol uniemożliwił im odcięcie. Natomiast alkohol działa rzeczywiście przez 2 godziny. Jak ktoś zaczął pić o godzinie 10, to może dotrwał do tej 12. Bo jeżeli zaczął o 7, 19, 20, to po 2 godzinach następuje zjazd. I trzeba znowuż dopalić troszkę tego etanolu, żeby znowuż połaskotać te neuro swoje przekaźniki, GABA, w tym wypadku i glutaminian, które spowalniają pracę mózgu. Dlatego się czujemy tak zrelaksowani. Ale uwaga! No cena jest niewspółmierna. To się po prostu nie kalkuluje, bo ja się przez 2 godziny w miarę dobrze czuję. Jestem lekko ogłupiały, jestem odprężony, wzbudzam wesołość, jestem wesołkowaty. No wie pan, że jak się porówna symptomy bycia pod wpływem alkoholu i porówna ze stanem psychozy, to wnioski nie są budujące. Dlaczego się eksponuje słowo uzależnienie, termin uzależnienie? Dlatego, żeby ci, którzy piją alkohol w ich mniemaniu w sposób bezpieczny i kontrolowany, a już mam nadzieję, że wyjaśniłem, że nie istnieje bezpieczne konsumowanie alkoholu i to nie w kontekście uzależnienia, obsesji, tylko że chroni się tych konsumentów, takich zwyczajowych, wie pan, tego etanolu w ten sposób, żeby nie nazywać tej czynności konsumowaniem substancji wywołującej obsesję czy psychozę. No bo źle to brzmi, że ta substancja wywołuje psychozę, a wywołuje u niektórych tak. To symptomy obsesji, to znaczy coś takiego, co pan obserwuje albo ja powinienem zauważyć u kogoś bliskiego albo u siebie, że to już jest taki może moment, że ja potrzebuję pomocy, że może powinienem się zwrócić do specjalisty. Najpierw jest obsesja. Najpierw jest obsesja. Jestem wdzięczny kobietom za to, że istnieją. Dlatego, że no ja jako też facet pracujący w dużej mierze z facetami, którzy gdzieś tam no chcą ze starszym, dojrzałym mężczyzną po przejściach, no bo nie ukrywam tego faktu, że jestem facetem, który wie, na czym polega doświadczenie swoich słabości, notabene obsesji. A również, no niestety, no, fakty są jakby konkretne, no wie pan, ja przez prawie miesiąc byłem w psychiatryku. Byłem zamknięty na oddziale detoksykacyjnym. Dlaczego? Dlatego, żeby mój mózg zaczął próbować racjonalnie funkcjonować, ponieważ byłem kompletnie zintoksykowany. Mózg musiał zostać zmuszony do tego, żeby się oczyścić.
The fake it till you make it, mówią anglosasi. Udawaj, aż ci się uda. Udawaj, aż się tym staniesz. Czasami na początku musimy robić coś wbrew sobie. No, wbrew sobie w tym roku pojechałem na... Tak, w tym roku, we wrześniu. Byłem, znaczy w zeszłym roku. W zeszłym roku, w 2023 byłem... dobrowolnie się wystawiłem na niezłą konfrontację, ponieważ starszy pan pojechał na Półwysep Helski i we wrześniu zapisałem się na kurs windsurfingu. Pierwszy raz w życiu. Nigdy w życiu nie surfowałem. Zrobiłem to pierwszy raz w życiu. Z czym to było związane? Z tym, że prawie dwukrotnie młodszy ode mnie gość no, przeczołgał mnie w sposób makabryczny. Czułem z tego powodu wielką satysfakcję, że pokonałem swoją słabość. Ja się zmusiłem do tego, żeby przełamać tego swojego lenia i tę niechęć do świadczenia czegoś, co nie było moje. I podobnie jest również właśnie przy odstawianiu alkoholu. Bo jeżeli przez 20 lat swojego życia, a mam 30, bo zacząłem pić mając 10 lat, to nie jest jakaś tam specjalna fanaberia. Jeżeli ja 20 lat piję alkohol, to czym się ten alkohol staje? No, częścią mojego... To jest odwrócone pytanie. A jeżeli ja skończyłem miesiąc temu lat 40, jeśli do tej pory czuję się, że jestem człowiekiem, który ma ten temat, no właśnie, pod kontrolą, to znaczy nigdy w taką obsesję czy psychozę nie wpadłem, to znaczy, że jestem od tego wolny i to mi nie grozi, bo nie wiem, nie mam takich uwarunkowań genetycznych, czy nie powinienem się nigdy czuć bezpiecznym? Wie pan, to jest kwestia, po co spożywać substancję, która nic nie wnosi do mojego życia, a o której już wiem, że jest paskudna. Mhm. No tak, ale ja, panie Robercie, piję dla towarzystwa. A co to znaczy pić dla towarzystwa? No to znaczy, że ja się lepiej czuję w towarzystwie, ponieważ ci ludzie piją i ja też nie będę odstawał, bo wtedy się jakby wystawiam na bycie postrzeganym jako kogoś takiego odmieńca. Aha, czyli jednak konformizm. Mamy konformizm. Znaczy chcemy się, mimo świadomości, jakie są negatywne konsekwencje, nie chcę być poddany ostracyzmowi. Wie pan, to już się wtedy no, robi ciekawie, dlatego że pytanie, dlaczego robisz coś wbrew sobie, mimo że twój organizm na to źle reaguje, a na pewno konsekwencje są złe, a ty to czynisz. To jest pytanie do siebie samego. Mhm. Wie pan, jak ktoś chce pić, to niech pije. Ale niech ci ludzie, którzy to robią, nie pytają tych, którzy tego nie robią, tylko niech się liczą z tym, że przyszły czasy, kiedy ci, którzy nie piją, będą do nich podchodzić i będą się ich pytać, słuchaj, dlaczego ty pijesz alkohol? Dzisiaj mi mój klient, który już nie pije kilka ładnych lat, z którym też już coraz rzadziej się spotykamy, bo już takiej potrzeby nie ma, on mi powiedział, że podszedł do niego klient, jego klient, bo to jest poważny biznesmen, on mówi, ale panie Jacku, pan nie pije, bo pan ma jakiś problem z alkoholem? Mm. A on mówi, nie, ja nie piję, bo nie mam problemu z alkoholem. Więc wie pan, to jest ciekawostka, że naprawdę odwraca się biegunowość. Mm. Nie pytajmy tych, którzy nie piją, dlatego że jest coraz więcej ludzi, którzy nie piją, nie dlatego, że kiedyś się zderzyli z tym, tak, z tym narkotykiem legalnym, tylko dlatego, że preferują zdrowy styl życia, wie pan. Chcą się dobrze czuć. Po prostu. A co zrobić w sytuacji, w której w naszym otoczeniu ktoś taki z ewidentnie z kłopotami tego rodzaju się pojawia? W jaki sposób mu pomóc? Ja osobiście zdarzyłem się dwukrotnie z taką sytuacją w pracy. Spotkałem ludzi, którzy mają ten kłopot. Jak można im pomóc? Czasami się mówi, trzeba pozwolić człowiekowi upaść, bo on sobie nie chce pomóc. Znaczy nie chce zrozumieć, że ma kłopot. Nie chce tego przyjąć do świadomości i nie chce z tym nic zrobić, bo właśnie mu się wydaje, że jest pod kontrolą. Czasami się mówi, to zostawić go. Niech upadnie na dno, tylko wtedy, kiedy poczuje, że już niżej się nie da, to tak naprawdę się weźmie za siebie. To jest rozsądne podejście? Jak się zachować? To jest bardzo indywidualna kwestia, pan, dlatego że tak naprawdę w momencie, kiedy widzimy kogoś, kto zjeżdża po równi pochyłej, a taką funkcję spełniają w naszym życiu kobiety, którym jestem właśnie za to wdzięczny, że one dostrzegają problem, że one pierwsze, jak nietoperze, które wysyłają infradźwięki, wyłapują zagrożenie życia. Tak, kobiety są dużo słabsze fizycznie od mężczyzn, ale przez to natura wyposażyła ich w nieprawdopodobny instynkt samozachowawczy. Kobiety dużo szybciej wyczuwają, że statek tonie. Dużo szybciej czują, że Titanic za chwilę pójdzie na dno. I mając partnerów, mając przyjaciół, mając
mężczyzn koło siebie na przykład w takiej relacji, którzy zaczynają tonąć, kobieta jest bardzo często takim darmowym audytorem. Naprawdę singlom się dużo trudniej żyje, bo singiel nie ma darmowego audytu. Singiel sam z siebie nie zauważy problemu. Wie pan, człowiek nie budzi się rano, znowuż odwołam się do swojego doświadczenia, przeciągając się powie, ojej, kolejny dzień mojej narkomańskiej egzystencji, ale właściwie to mi się już znudziło, to wciąganie tego koksu, już mi się znudziło używanie tej heroiny, znudziło mi się jaranie tego zielska. Ja już nie chcę pić tego alkoholu. Ja właściwie sobie dzisiaj pójdę, popuszczam latawce, pobiegam sobie na bosaka po rosie, tudzież porobię inne fantazyjne rzeczy, posłucham kumkania żab w przystawie jakby przydrożnym. Fantazja, nie? Kompletnie śmieje się pan, no bo to jest śmieszne. To nie ma na ten, to tak nie działa. Znowuż odwołuję się do swojego doświadczenia. Budzę się rano. Uświadamiam sobie, że od kilku lat jestem w psychozie. Że straciłem kontakt z rzeczywistością. Że nie ma wokół mnie moich przyjaciół. Że nie ma wokół mnie tych, którzy mnie akceptowali. Że za drzwiami, za ścianą jest płacząca matka i wkurzony ojciec, którzy już sobie nie radzą jakby ze mną. Człowiek się budzi rano i stwierdza, mam dosyć syfu, który narobiłem w swoim życiu. Mnie już to tak boli, że ilość korzyści, jakie daje bycie w szponach tego szaleństwa, bo są korzyści, no jakaś nieobecność. No, co cię boli tam na zewnątrz, że decydujesz się na nieobecność? Narkotyki, obojętnie czy legalne, czy nielegalne, to jest mentalne samobójstwo. Dlatego, że tym aktem ostatecznym, kiedy odbieramy sobie życie, jest chęć odcięcia się od tego świata. Jest na tym świecie coś, co uniemożliwia nam już możliwość radzenia sobie z tą sytuacją. Nie brzmi znajomo? Bo tak się właśnie dzieje, że ludzie sięgają po narkotyki legalne czy nielegalne dokładnie z tego powodu, że z czymś sobie nie dają rady. Więc powrócę z uporem upierdliwca do tego wątku. Dlaczego pijesz alkohol? Czemu się decydujesz na konsumpcję etanolu, który jest kancerogenny, który jest neurotoksyczny, przytępia twoje zmysły w tym jakże cudownym, wspaniałym świecie dookoła? Przed czym uciekasz? Przed czym uciekasz? Dlaczego nie chcesz tego świata konsumować? Dlaczego ten pierwszy dzień nowego roku jest dla ciebie udręką, jest sromotą? Patrzysz na promienie słońca i mrużysz oczy, ponieważ jesteś tak zatruty, masz takiego kaca, że tak naprawdę każdy hałas, każdy szmer wywołuje w tobie wściekłość. Dlaczego się zdecydowałeś na taki stan? Celebracja? Chciałeś toast wznieść? To odpowiedz sobie do pytania, czemu nie zrobiłeś tego produktem bezalkoholowym? Mit alkoholu jako niewinnej substancji legł w gruzach. On padł. Tego już nikt nie zmieni, bo to jest kwestia, wie pan, świadomości. Znaczy, my wychodzimy naprawdę z ciemności, my wychodzimy z ciemnego pokoju. Tego procesu już nikt nie zatrzyma. Dowodem na to jest to, co widać w sklepach, jakby na półkach w sklepach. Znaczy, coraz więcej jest miejsc, gdzie można kupić te produkty bezalkoholowe dla tych, którzy chcą ten smak jakby też celebrować. Więc ja jestem wielkim optymistą, natomiast nie chcąc uciec od tego wątku, jakie są symptomy, pierwszym symptomem, który jest najbardziej dramatycznym, to jest nieobecność. To jest kwestia na przykład wybrania albo spaceru z dziećmi i z żoną gdzieś tam sobie do parku, tudzież do placu zabaw i powiedzenie swoim bliskim, idźcie sobie, ja tutaj zostanę, a w domyśle będę sączył sobie whiskacza, będę sączył sobie cokolwiek innego, co ma w sobie zawarty alkohol. Generalnie będę sączył substancję, która będzie czynić mnie obecnym za szybą, ale nieobecnym dla moich bliskich. Mamy dżumę. To jest dżuma, która trwa od XX wieku i przeszła na XXI wiek. Tą dżumą jest nieobecność. Wszystkim tym, którzy chcą się dowiedzieć, jak działa na dziecko obecność dorosłego pod wpływem alkoholu, polecam obejrzenie krótkiego klipu, minutowego, który został sporządzony przez Finów. W
fińskiej kampanii społecznej, która miała na celu pokazać dorosłym, jak ich dzieci reagują na ich obecność, gdy są pod wpływem alkoholu. Nie będę spoilerował. To jest przerażający klip. Zamieściłem go również na swoim kanale na YouTubie. Jak ktoś pisze Robert Dudkowski, to być może ten kanał mój wyskoczy i tam jest pokazanie, jak wygląda ta reakcja tych dzieciaków na nas dorosłych. Znaczy, gdzie byśmy nie zerknęli, bo też dosyć długo rozmawiamy i oczywiście tego wątku już dzisiaj nie poruszymy. Ja jestem byłym sportowcem, byłym zawodnikiem, którego sport nie uchronił przed wpadnięciem w bulgocącą otchłań niebytu. Ale dzięki temu, że ja uprawiałem sport, ja umiałem się z tego bagienka wydobyć. Dlaczego? Dlatego, że sportowcy, którzy uprawiali sport, ja zresztą mam w swoim takim wywiadzie z moim gościem, który do mnie przychodzi, taką rubrykę z napisem sport. Ale nie, no, panie Robercie, to tam, co to tam za sport, to tam trochę jak w podstawówce na SKS chodziłem, to się nie liczy, liczy się. Nie musiałeś być zawodnikiem, nie musiałeś osiągać sukcesów. Wystarczy, że chodziłeś na SKS i te dwa razy w tygodniu grałeś w siatkówkę, w piłkę ręczną, w cokolwiek. Ale byłeś w rytmie. Tacy ludzie, którzy mieli do czynienia ze sportem, nie będą z wielkimi sportowcami. Dużo łatwiej wychodzą z zakrętów. Dużo łatwiej jest im się podnieść. To są wojownicy, to są fajterzy. Dlaczego? Dlatego, że sportowiec zna różnicę między zwykłym wkurzeniem a wkurzeniem sportowym. Jak wygląda zwykłe wkurzenie? Irytujemy się, jesteśmy wkurzeni na cały świat. Działa jak granat. Rozrywa się we wszystkich kierunkach. Cierpi na tym nasza partnerka, nasza żona, przyjaciółka, kochanka, nasze dzieci, przyjaciele, bo jesteśmy poirytowani, zdenerwowani. To jest granat. To jest zwykłe, normalne wkurzenie. A jak się wkurzają sportowcy? W taki sposób, że chcą pokonać. Jak snajperzy. Mhm. Karabin snajperski pozycjonuje się na cel. Sportowiec nie zna słowa porażka. Nie istnieje w życiu sportowca porażka. Tylko co jest? Informacja zwrotna. Doświadczenie. Doświadczenie. Jeżeli przegrałem, to analizuję, dlaczego przegrałem. Nie przegrałem. Ja nie przegrywam. Ja najwyżej dostałem bęcki. Dostałem łomot, który jest moim doświadczeniem. Co mam zrobić z gościem, który mnie pobił? Metaforycznie czy dosłownie? Podziękować mu. Za lekcję. Brawo. Za lekcję. Mm. Każdy, kto spowodował to, że cierpieliśmy, czy nasz szef, partner, partnerka, spełni bardzo ważną rolę. I to nie tylko w kontekście czarowania, w kontekście psychologicznych różnych patentów radzenia sobie, wie pan, z takimi sytuacjami. Znowu wracamy do nauki. Pan wie, że jak człowiek dostanie bęcki, czyli podwyższy się poziom kortyzolu, to ten kortyzol, ten stres aktywuje nowe białka w naszych neurostrukturach. Powstają nowe połączenia. My stajemy się lepszą wersją samych siebie po dostaniu takich bęcków. Ja mam tę nieprawdopodobną okazję, ten komfort życiowy, bo ja mam dorosłego syna, który ma już swojego syna, czyli jestem dziadkiem. Ale tak potoczyły się losy mojej egzystencji, że ja mam teraz synka 6-letniego, który jest młodszy od mojego wnuka. Tak, to jest ta konfiguracja, która mnie fascynuje, ponieważ ja dzięki temu, że obcuję teraz z 6-latkiem, mam okazję odrobić ponownie lekcję, którą trochę niedokładnie przeszedłem, gdy Mateusz był dzieckiem, a ja byłem wtedy jednak niedojrzałym mężczyzną, który nie znał priorytetów życiowych męskich. To dopiero później moje doświadczenie mnie do tego skłoniło. I teraz co ten 6-latek tutaj się pojawia? Rafał, lat 6. Dlaczego? Dlatego, że on jest moim trenerem umiejętności komunikacyjnych. On jest moim trenerem mindfulness. Ja mam klientów, którzy przychodzą do mnie i pytają się, gdzie bym polecił im treningi z uważnej obecności. Że słyszeli fajną ofertę na Bali, że tam są fajne jakby treningi, że też tam są różnego rodzaju ciekawe oferty na Zanzibarze. Chcesz to jedź. Proszę cię uprzejmie. Ja to mam w salonie. Tak? Ja to mam w pokoju mojego syna. Mm. Ponieważ ja, jak chcę się troszkę wyciszyć, uspokoić,
zobaczyć, na czym polega fenomen umiejętności skupiania się na czynności, którą wykonuje mały człowiek. Ja wchodzę do jego pokoju i pytam się, synku, czy mogę dołączyć? Ja się pytam, czy mogę dołączyć. Jak był Dzień Ojca i tam się wszyscy wypowiadali, z czym im się ojcostwo kojarzy. Ojciec mniej więcej do 12 roku życia nie powinien znać słowa zaraz. Nie istnieje słowo zaraz. Jeżeli przekroczysz magiczną granicę słowa zaraz w stosunku do swojego dziecka, to kolejnym razem już to dziecko się ciebie nie spyta. O nic. Więc masz natychmiast reagować, natychmiast pokazać, że to, co mówi do ciebie twoje dziecko, jest dla ciebie ważne. No, panie Robercie, niech pan nie przesadza. No, jak to tak na pstryknięcie? Tak. Dlaczego? Dlatego, że ty masz wysłać komunikat, że twoje dziecko jest dla ciebie ważne w każdej sytuacji i że zawsze będziesz na jego zawołanie. Świat zewnętrzny zadba ze swojej strony o to, żeby mu dokopać. A ty masz być poczuciem bezpieczeństwa, masz być bazą, masz być tym bezpiecznym portem. Dlaczego 12 lat? Bo później niestety oni już nie są zainteresowani, żeby z nami obcować. Ja panu podam jeszcze jedną rzecz. Jak do mnie przychodzi klient, którego syn zaczął grać w gry komputerowe nadmiarowo, obsesyjnie, nie mogąc jakby, no, kosztem innych obowiązków, wie pan, bo pojawiają się straty. To jest trochę odpowiedź na pańskie pytanie, kiedy się czujność powinna włączyć. Kiedy są straty? Kiedy są straty indywidualne czy społeczne, jakby wracając do jelinka. Tam, gdzie dana czynność nie wywołuje żadnych strat, no to tak naprawdę możemy dalej to praktykować, tylko pytanie, czy tych strat naprawdę nie ma, czy ja ich nie widzę. Tak. Kochanie, przesadziłem? Tak, przesadziłeś. Za dużo grasz. Nie masz czasu dla Zosi, dla Janka. Jeżeli moja żona, która mi towarzyszy, mówi mi, przesadzasz z tą grą, czy za dużo chociażby biegasz, no przecież obsesja może również dotyczyć, wie pan, martończyków. Miałem takie przypadki w swoim gabinecie. Hardkorowców, którzy, wie pan, biegali w sposób wręcz naprawdę obsesyjny, rujnując swoją rodzinę. Obsesja może nas spotkać na każdym polu, nawet pracy zawodowej. Jeżeli ja zostaję w pracy i słyszę od mojego klienta, że on z domu wychodzi wtedy, kiedy jego dzieci jeszcze śpią, a wraca do domu, kiedy jego dzieci już śpią, to z czym my mamy do czynienia? No, albo jest tak źle w tej rodzinie, że on nie chce po prostu być w domu wtedy, kiedy te dzieci są obecne i jest rajwach, albo jest bieda i naprawdę trzeba pracować na dwóch, trzech etatach, bo nie można zarobić na rachunki, albo jest się w obsesji, jest się pracoholikiem. Akurat w tym wypadku mój klient zatrudnia 300 osób, więc wszystkie te wątki odpadają poza jednym. Jest po prostu pracoholikiem uciekającym od rzeczywistości. Chciałem pana jeszcze zapytać o to najmłodsze, o to pokolenie, może nie najmłodsze zupełnie, ale to często nazywane pokoleniem Z, o tych młodych, którzy no właśnie, pytanie, czy to są ci, którzy sięgają po te coraz bardziej obszerne półki z alkoholami zero. Jak kwestia alkoholu tej młodzieży wygląda w tej chwili? Czy pytam też wielkiego optymistę, który patrzy w słoneczną stronę. Czy pan widzi, że to są ludzie lepsi w jakimś sensie od nas, od starszych pokoleń, od boomersów? Jest jakaś dobra przemiana tutaj? Jest. Ja naprawdę się uśmiecham, dlatego że ja już 20 lat temu, jak się zapoznawałem z naukowymi badaniami, to okazywało się, wie pan, że kiedy jeszcze żeśmy kupowali tygodniki, ja sam byłem tym, który kupował wszystkie, jakie były na rynku, łącznie z forum, który tam był przegląd prasy światowej, no bo wtedy nie było internetu. Wie pan, były niesamowite badania, które zrobił Uniwersytet Warszawski, gdzie okazało się, że pokolenie, które w tej chwili ma chyba 40 lat, czyli pańskie pokolenie, wtedy, kiedy te badania były prowadzone, okazało się, że oni więcej czytali od swoich rodziców. Więc to nie jest nowe zjawisko. Naprawdę to następne pokolenie nie jest gorsze. To, o co pan mnie pyta, tych obecnych Zetkowiczów, oni naprawdę patrzą z politowaniem na alkohol, mimo że duża ich część nadal pije. Ale naprawdę oni coraz bardziej kontestują alkohol, no bo czym jest alkohol? To jest ramota. To jest dla boomerów, to jest dla starych pierdzieli. Naprawdę alkohol się stał demodé. I to nie ja wymyśliłem. Wie pan, to naprawdę idzie już szeroką ławą, że picie alkoholu to jest po prostu obciach.
to jest wystawianie siebie na nieobecność w sytuacji, kiedy naprawdę dzieją się bardzo atrakcyjne rzeczy. I powtórzę, to nie jest kwestia otumanienia się do nieprzytomności, kiedy jestem, muszę język rano odklejać od podniebienia. To jest kwestia bycia po dwóch, trzech drinkach, kiedy tak naprawdę delikatnie mi się rozluźnia już język, jestem odprężony, zrelaksowany, ale uwaga, to nie jest wybiórcze. To nie jest tylko to, że ja jestem tylko rozluźniony. Mhm. Ja również jestem mniej uważny. Ja również mniej widzę, mniej dostrzegam, mniej atrakcji do mnie. Mniej zapamiętam mniej, z tego spotkania. Ale żeby tylko tego wieczoru, to trwa przez te niestety tych 12 tygodni. 6 tygodni trwa permanentne uszkadzanie, a później jeszcze regeneracja. Wie pan, z tych badań, które przytoczyłem, dla mnie najbardziej poruszającym było to badanie trwania tych uszkodzeń cały czas, gdy nie pijemy przez 6 tygodni, plus 6 tygodni doliczamy, żeby to jako tako ustabilizować. Od jednego wieczoru. Od jednego wieczoru. Bo jeżeli ja to nie potem trzeba powtórzę, być, to znowu leci. Nie trzeba być alkoholikiem. Nie trzeba być alkoholikiem naprawdę, żeby rujnować sobie życie, a przynajmniej zmniejszać swój potencjał twórczy. Ale tym najbardziej takim badaniem dla mnie było to badanie takie, które przeprowadził Urbanik, profesor Urbanik z UJ-u w Krakowie, o tym, że 60 mg alkoholu czystego wywołuje w naszym mózgu, uwaga, mikroudar. Mikroudar, który oczywiście zanika po jakimś czasie. Ale wie pan, jak się te mikroudary powtarzają co jakiś czas i tam, nie wiem, ta 60, setka tej wódki, wie pan, się gdzieś tam w naszym organizmie pojawia, następuje w końcu zmęczenie materiału i trwałe uszkodzenia percepcji. I mogą się pojawić uszkodzenia organiczne. Mhm. Alkohol, powtórzę, jest ciężkim narkotykiem legalnym i to, co tam wynika z tych konkluzji, które są w tym badaniu również dostępnym w wersji angielskiej, bo innej niestety nie ma, no bo to jest badanie światowe, więc jakby ono jest w wersji angielskiej, ale teraz przy tych translatorach naprawdę nie jest problem nawet obrazem sobie to wszystko tłumaczyć, jest ta informacja o tym, że człowiek wypił ten alkohol, nie wykazuje mu ten alkomat, wydaje mu się, że on może jechać samochodem, niestety on nadal nie jest sprawny psychoruchowo. To powiedzmy jeszcze, co w takim sensie biologicznym z organizmem człowieka pijącego robi alkohol? Jakiego rodzaju jeszcze spustoszenie? Oprócz tych takich możliwości mózgu. Wie pan, znowuż to jest na 3 godziny gadania, ale wybiorę takich kilka najważniejszych rzeczy. Niech jeszcze bardziej pan przekona mnie i naszych widzów, że... Spotkał pan się z terminem drugi mózg? Drugi mózg? Drugi mózg. Jelita? Dobry pan jest. Aha. Jest pan przygotowany do rozmowy. Tak, to jest drugi mózg. To są jelita. Serotonina, czyli ten neurohormon odpowiedzialny za nasze dobre samopoczucie, przy prawidłowym jego wydzielaniu nie potrzebujemy SSRI, czyli tych jakby leków blokujących wykres zwrotny serotoniny. Nie mamy symptomów depresyjnych. Bo to jest ta gospodarka. No, serotonina jest produkowana w płytkach krwi, między innymi w płytkach krwi, ale przede wszystkim w największej ilości właśnie w jelitach. No nie trzeba być specjalnie jakimś naukowcem, żeby sobie wyobrazić, co się dzieje z jelitami, które wejdą w kontakt z etanolem. On wypłukuje. I teraz problem, który jest niezwykle dramatyczny. Ja mam paru przyjaciół, wybitnych specjalistów z dziedziny psychiatrii. I ja sobie często z nimi moich pacjentów omawiam, bo mnie ciekawi też jakby diagnoza. Oczywiście jest to w ramach tak zwanej superwizji, zebrania klinicznego, jakby pełna konwencja. Oczywiście ja się pytam również o to mojego pacjenta, czy on się zgodzi, jakby godzi na to, żebym ja z psychiatrą mógł omówić postępy w pracy terapeutycznej. I okazuje się, że bardzo często do moich tych zaprzyjaźnionych psychiatrów przychodzą ludzie, którzy zgłaszają symptomy depresyjne, ale pomijają fakt, że piją alkohol. I dobry psychiatra, tym się różni od złego, że on się spyta, czy ty pijesz alkohol. Nie spyta się o to, czy jesteś od niego uzależniony. On się spyta, czy ty pijesz alkohol. Jestem boomerem, już takim zaawansowanym ewidentnie, więc bywam na skanach.
I coraz więcej lekarzy, od wielu lat zresztą, pyta się, czy palę papierosy. Prawda czy fałsz? No przecież pan już też chyba parę skanów sobie robił i raczej lekarz powinien się spytać, czy pan pali papierosy. Nie palę. I w tym momencie coraz więcej lekarzy zacznie już niedługo zadawać pytanie, czy pijesz alkohol. Nie, czy jesteś uzależniony. Z tego powodu, o którym przed chwilą powiedziałem. Dlatego, że dużo ludzi ma stany depresyjne, które nie są jeszcze depresją taką głęboką, wymagającą farmakoterapii czy psychoterapii, ale alkohol jest niesamowicie substancją depresjogenną, obniżającą jakość postrzegania rzeczywistości. Co już żeśmy do znudzenia kilkakrotnie w tym naszym dzisiejszym seciku przywoływali, trwa to przez wiele tygodni, nawet miesięcy. Więc jeżeli ktoś widzi u siebie symptomy związane z zaburzeniem funkcji snu, gorzej usypiam, wcześniej się budzę, nie mogę z powrotem po siku nocnym usnąć, tudzież mam coś, co by można było nazwać anhedonią, czyli brak odczuwania radości życia, czy odczuwam atrofię woli, zanik sił witalnych, to niech sprawdzę, niech zrobię sobie sam audyt własny. Co jest w moim życiu obecnego, co na pierwszy rzut oka można by uznać jako zbędne. Jako coś, co chociażby hipotetycznie mi szkodzi. Ten doradca, który nam odpowie, ma swoje imię. Ja usłyszałem to imię, tę nazwę w szkole średniej. Miałem dobrą polonistkę, kiedy żeśmy opracowywali Sokratesa. Filozofia. To obrona Sokratesa, opisywana przez Platona, niesie za sobą informację o tym, że ten głos doradczy nazywa się daimonion. Czyli to jest to coś w nas, które mówi stop. To nie jest głos, który powie, wiesz co, zainwestuj teraz w bitcoiny, albo wiesz co, może lepiej też w dolary, albo w złoto. On nie powie, jak żyć. Ale on się włącza i mówi stop, nie rób tego. Ci wszyscy, którzy mają obsesję, narkotyczne, jakieś behawioralne, hazard, seks, wiedzą, jak ten głos działa. Bo moi pacjenci, którzy mają na przykład obsesję seksualną, nie radzą sobie ze swoją seksualnością i na przykład wracając z biura do swojej ukochanej żony, która czeka na niego z obiadem, gdzie dwójka dzieci czeka na tatusia, a tatuś w tym swoim szaleństwie po drodze musi zaliczyć Aldonę, Angelikę czy jakąś inną niewiastę w przybytku z różowymi lampkami, to ja zadaję prowokujące pytanie. Ja się niego nie muszę pytać, jak on się czuł przed. No bo gdyby się czuł normalnie, to by tam nie wylądował. Ja się pytam, jak się czułeś po? Odpowiedź jest zawsze taka sama. Fatalnie. Kaptur na głowę. I zamiast pod prysznicem, po powrocie z pracy 20 minut, godzina, trzeba zmyć z siebie ten brud. To naprawdę, mówiąc kolokwialnie, ryje beret. I teraz dwa słowa na temat tego, do czego prowadzi kłamstwo, do czego prowadzi wiarołomstwo. A czymże jest picie alkoholu, jak nie kłamstwem? Kogo oszukujemy? Kogo oszukujemy? Wszystkich. Łącznie z sobą na czele. Oszukujemy tych wszystkich, przed którymi chcemy się wykazać. Jacy tym fajnie jesteśmy dowcipni, elokwentni. Język nam się plączy, ale przecież jesteśmy królem towarzystwa. Prawda czy fałsz? No bzdura kompletna. Jesteśmy oszustami. No i przede wszystkim oszukujemy również swoją biochemię. Ponieważ ten stan, on jest chemiczny. On nie jest naturalny. On jest udawany. Już wielcy z mojej branży tego świata, Freud, Adler, Alfred Adler, już Jung powtarzali, słynni psychoanalitycy, że kłamstwo jest początkiem zaburzeń psychicznych. Kłamstwo generuje choroby psychiczne. Staje się czynnikiem, który prowadzi do bardzo ciężkich konsekwencji negatywnych, ponieważ może również korelować z czymś, co się nazywa wyparciem. Wyparciem. Pijący, ćpający, zdradzający wypierają negatywne konsekwencje. Posłuchają, ale wyprą. No już bez przesady, tam trafił się ortodoks z siwym łbem. To jest wyparcie. A czym się różni wyparcie od kłamstwa?
Różnica nie jest w kategorii, tylko w skali. Uważajmy, co wypieramy, bo ten głos wewnętrzny nam mówi, co należałoby z naszego życia usunąć. I jeżeli chociażby przez ułamek sekundy pojawi się w tym głosie wewnętrznym informacja, pewny jesteś, że alkohol ci jest potrzebny? Do czego? Co chcesz z nim załatwić? Czy jesteś przekonany, że bycie w podwójnej relacji, mając kochankę, czyni ciebie szczęśliwszym? Odpowiedz sobie na pytanie, czy na pewno jesteś tego pewien. A jeżeli nie jesteś pewien, to idź z kimś o tym porozmawiaj. No, ja właśnie taką robotę wykonuję. Do mnie, ale żeby była jasność. Ja nie jestem, a przynajmniej mam taką nadzieję, ale ponieważ mam też czasami wątpliwości, czy nie zwariowałem. Wie pan, to jest normalne pytanie, egzystencjalne. Czy aby na pewno wszystko jest w porządku? Ja mam swojego superwizora. Nie dlatego, że mi ktoś każe, bo ja nie wykonuję żadnych zleceń, żadnych programów publicznych nie wykonuję. Kiedyś tam wykonywałem, miałem obowiązki, wie pan, superwizyjne i tam trzeba było się wykazać w papierach. Natomiast ja w tej chwili robię to dobrowolnie. Ja mam swojego superwizora, z którym przygaduję również swoje słabości. Bo jestem tylko i wyłącznie zwykłym człowiekiem, który ma również prawo do swoich słabości. Ale ja tym się różnię od wielu moich pacjentów, że ja ich nie realizuję, daję sobie prawo na swoje wątpliwości, pęknięcia i ja je przegaduję. Bo to jest ten fenomen rozmowy. Wie pan, dlaczego ja lubię takie spotkania jak z panem? Bo ja w końcu mogę pogadać. No, tak myślałem. Bo ja w gabinecie większość czasu spędzam na słuchaniu. Zamienia się pan rolami. Zamieniam się rolami i nagle ja wam mogę się wygadać. No. Przepiękne to jest. Ja nie wiem, czy to nie będzie najmniej lubiana rozmowa na kanale Didaskalia, ale być może to jest, proszę państwa, najcenniejsza rozmowa, bo ja jestem absolutnie przekonany, że bardzo wielu spośród państwa, zresztą podobnie jak i ja, mają w tej chwili silne postanowienie, można to nazwać postanowieniem noworocznym, że właśnie odstawiają absolutnie i zapamiętują, że zero to jest odpowiednia liczba, jeśli chodzi o obecność, o ilość alkoholu w naszym życiu. A propos postanowień, panie Robercie, no bo to, czy to nie jest tak, że podobno 80% takich noworocznych postanowień, bo to jest taki moment, może państwo nas oglądają właśnie w pierwszym dniu nowego roku. 80% noworocznych postanowień kończy się w lutym, a 8% dociera w ogóle do końca. Czyli porażką. No porażką. W tym popularnym ujęciu, ale tak naprawdę powinno się kończyć doświadczenie. A właśnie, no właśnie. Czyli taką lekcją. Lekcją. Dlaczego to się nie udało? A co zrobić, żeby ten procencik trochę zmienić na naszą korzyść? Jak dać sobie większe szanse? Ponieważ to się przeważnie powtarza co roku. Tak. W tym okresie, w którym teraz się znajdujemy. Warto zagonić jako kawalerię, która przybędzie z odsieczą wraz z tętnem kopyt końskich naukę, która nam mówi jednoznacznie. My nie umiemy stawiać sobie celów. Kompletnie. Ludzie nie wiedzą o tym, że my mamy GPS w naszym mózgu. Urządzenie, które nam pomaga w realizacji destynacji, które sobie stawiamy. Jak pan wsiada do samochodu, i chce pan dojechać? Na przykład wyjdziemy stąd, z tego zacnego studia i zachce nam się, nie wiem, nagle stwierdzimy, że chcemy sobie dzisiaj bosymi stopami pochodzić po piasku przy Molo Sopockim. Ale nie wiemy bardzo, którą trasą jechać. Co zrobimy? No, wstukamy. Wstukamy sobie. Tak. Pyk. Co się będzie działo po drodze, jak na przykład stwierdzimy, że w Płońsku chcemy, nie wiem, zjechać na pizzę albo gdzieś tam po drodze. Zaktualizuje. Będzie nas nękać. Zła droga na najbliższej tam blablabla. Znamy tę formułę z naszych doświadczeń z GPS-em. W naszym mózgu jest takie urządzonko. Nazywa się Reticular Activating System. Raz. To jest nasz GPS. Mózgowy GPS. On działa dokładnie tak samo. On wpływa na percepcję, na wzrok, na dotyk, na słuch, na wszystkie doznania. I jeżeli umiejętnie postawimy cel, on będzie wszystkie zbędne rzeczy eliminował. I teraz jak postawić ten cel? Tak, na przykład. Dzień dobry. Czym mogę służyć? W gabinecie. No, panie Robercie, ja bym chciał osiągnąć cel taki, żeby przestać pić. No, brzmi szlachetnie, ale szczerze mówiąc, postawienie tego celu jest do kitu. Jak to? Dlatego, że pański mózg tego nie odczyta. Dlaczego? Jak pan sądzi? Dlaczego mózg tego nie odczyta? Dlaczego nie odczyta tak postawionego celu? Mózg w ogóle tego nie odczyta. On go nawet nie zauważy. Bo w przyrodzie nie ma nieobiektów. Mózg jest binarny. Okay. Tym się zajmuje neurolingwistyka, NLP.
gdzie cel musi być jasno postawiony. To jest bardzo fajny obszar, który oczywiście nie jest też bez wad, ale warto również trochę sobie o tym poczytać, że cel musi się zaczynać od czegoś, co jest namacalne. Ja podam przykład, który zresztą pamiętam ze swojej specjalizacji z NLP, 20 lat temu notabene, gdzie nasz trener nam pokazywał, jak ten nasz mózg działa. Ojciec, zima, jaś, sanki, góra i niedaleko górki drzewo. Jasiu, tylko uważaj, nie wieć w tamto drzewo. Pyk, Jasiu jest na drzewie. Dlaczego? Pokazał tata. Mózg zarejestrował. Mózg zapamiętał drzewo. Czy pan sobie wyobraża stawianie, programowanie samochodowego GPS-u w taki sposób, że nie wpisujemy adresu, tylko wpisujemy wszystko to, gdzie nie chcemy dojechać. Więc my tak naprawdę działamy w taki sposób w tym okresie teraz przedświątecznym, wcześniej teraz tym noworocznym, że stawiamy sobie cel, pokazując wszystko to, do czego nie chcemy dojechać. Mózg tego nie widzi. I brzmi to absurdalnie. Jest możliwość wpisania w GPS samochodowy wszystkich celów, do których nie chcemy dojechać? No nie. Przywołam piękną kobietę, Marilyn Monroe, która powiedziała prosty, fajny tekst, który bardzo często jest pomijany jako taki przaśny, a on jest głębokim psychologicznym wyzwaniem. Ona powiedziała tak, to nie pieniądze dają szczęście, tylko co? Ich wydawanie. Dokładnie to jest to. Wyobrażam sobie, na co przeznaczę moje pieniądze. No bo wie pan, no, ilość zer na koncie jest abstrakcyjna. Nie zresztą, obiekt. Nie, dokładnie. Wyobraź sobie to, na co byś chciał te pieniądze przeznaczyć. Jak miałem zajęcia z maturzystami, którzy się naprawdę strasznie bali tego egzaminu maturalnego, mówiłem, nie myślcie o maturze. Niech matura będzie etapem. Pomyślcie sobie o tym, do czego tę maturę wykorzystacie, na przykład ci, którzy będą chcieli dalej studiować, jak wam ułatwi to realizację kolejnych waszych kroków życiowych. I dobrze jest sobie na przykład wyobrazić wspaniałe, udane wakacje, które będą nagrodą. Dobrze postawiony cel musi się kojarzyć z nagrodą. Czyli nie to, że nie będę pił, tylko że będę z podniesioną głową nosił wśród moich znajomych wizytówkę pod tytułem jestem człowiekiem dbającym o siebie samego. Jakże moja atrakcyjność wśród na przykład niewiast wzrośnie, mówię moim klientom. Pomyśl sobie, jak kobieta reaguje cudownie, fantastycznie na mężczyznę, który jest na tyle twardzielem, że potrafi naprawdę nie pić alkoholu. Czy brzmi to sensownie? Tak. Prawda? Niesamowite. Pozytywny cel. A nie na nie. Wydaje mi się, że państwo się zgodzą, jeśli tylko pan Robert w przyszłości znajdzie jeszcze dla państwa, dla nas, dla kanału Didaskalia swój czas, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie, tylko pierwsze może z wielu, a na pewno jeszcze, jeśli pan pozwoli, takie zaproszenie wystosuje, bo coś czuję, że moglibyśmy w sposób przekonywujący opowiedzieć naszym widzom o kilku innych zjawiskach. Jestem absolutnie przekonany, że to jest rozmowa, która zmieni niejedno życie. I zachęcam państwa do takich komentarzy, gdyby zechcieli państwo dać znać, jak te słowa pana Roberta wpłynęły na wasze postrzeganie samych siebie i czy w istocie coś poruszyły i coś w waszym życiu zmieniły. Robert Rutkowski, psychoterapeuta, był gościem programu Didaskalia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaufanie. Serdecznie dziękujemy. Zachęcamy, by subskrybować kanał, by skomentować, by wyrazić aprobatę, jeśli państwu rozmowa się podobała. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się i zapraszam na kolejne Didaskalia tymczasem.